Witajcie kochani w kolejnym horoskopie, w kolejnym tygodniu. Cudownie, że jesteście. Jak zawsze utulam każdego ciebie mocno, mocno do serca tulę. Dziękuję, że tu jesteś. Dziękuję, że z tobą razem stwarzamy tutaj to piękne miejsce, do którego tak wszyscy lubimy wracać. Dziękuję za lajki, za komentarze, za to, że udostępniacie, bo to mi pomaga bardzo kanałowi się rozwijać, a mi także jest to motywacja, inspiracja, no i też kierunek, co dalej robić, w którym kierunku to rozwijać, co wam się tu podoba, co wam się tu lubi. Dla osób, które są nowe, witajcie oczywiście na kanale. Zasady tych horoskopów na wstępie, czyli czytanko ogólne, pamiętaj, bierz co rezonuje, co nie rezonuje, zostaw dla osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne. Jak zawsze zachęcam do buszowania po kanale, jest mnóstwo fantastycznych materiałów. Wybierz kartę, gdzie możesz też uzyskać jakąś odpowiedź, informację, jest cała playlista, nawet dwie. Mamy także playlistę Pogotowie Energetyczne Rozwój Duchowy, gdzie możesz uzyskać też różne informacje, jak rozwijać się właśnie, jak sobie podnosić wibracje, przeróżności tam mamy. No i oczywiście zapraszam też, kto by miał ochotę na sesję indywidualną, spotkanie ze mną. Może to być sesja na zasadzie karty tarota, tu mamy jedną ofertę i może to być też spotkanie z pracą energetyczną ze mną. Jeżeli masz ochotę, napisz maila, tylko napisz w mailu, czy chodzi ci o rozkładzik tarota, czy właśnie o pracę energetyczną, prześlę ci właściwą ofertę i cennik. I na koniec jeszcze, kochani, zapraszam na nowy kanał Tarot i Oracle, jeżeli macie ochotę zobaczyć recenzje kart, ale też recenzje książek różnych magicznych. Oczywiście dużo książek na temat nauki tarota, ogólnie nauka tarota, także tam jest przeróżności. Kto ma ochotę, zapraszam serdecznie. A teraz zapraszam już, kochani, na horoskop. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona na tygodniowym horoskopie. Witajcie, kochani. Zobaczmy, co dla was w tym czasie. Okej, coś już mamy. Co to mamy? Prince of Chalices, czyli mamy giermka kielichów na wstępie. Dobrze. Dobrze, wyższa jaźni. Więcej informacji poprosimy dla Skorpionów. Umiarkowanie i mamy znowu kierunka, słuchajcie, buław, a rada jest rycerz. Uch, jaka różnica ogromna. Powiem wam, kochani, bardzo się nie mogłam zebrać do waszego czytania. Miałam takie poczucie, że muszę zrobić to i jeszcze tamto i jeszcze coś i żeby tak usiąść, nie mogłam się do tego, wiecie, zebrać, żeby tak tu usiąść, zasiąść i zrobić. W związku z tym czuję, że gdzieś tutaj skorpionki mają tą, po angielsku to się mówi procrastination, słuchajcie, czyli odkładanie na później, na kiedyś. Jest tutaj takie poczucie, a może się samo zrobi, może się samo załatwi, a może nie muszę teraz, może kiedyś. Jakoś to będzie, jakoś się poukłada. No tak. Ale oczywiście skorpionek wygląda i czeka, żeby inni zadziałali, żeby inni tutaj coś. Tutaj skorpionek widać, że jest bardzo chętny, oczekujący. No właśnie, oczekujący. Natomiast kiedy się wysyła taką energię do wszechświata, ja czekam i czekam i czekam, no to wszechświat sobie notuje, skorpion jest w fazie zatrzymania i sobie czeka, prawda? Czyli sobie jest, czyli sobie odpoczywa, po prostu jest w wyciszeniu. Wszechświat to odbiera jako twoją potrzebę uspokojenia, wyciszenia, wyizolowania, relaksu, spokoju. W związku z tym niezbyt dużo się tu dzieje. I tak skorpionek sobie tu może siedzieć i czekać tak długo, jak będzie siedział i czekał. A jeżeli będziesz chcieć, żeby coś się w twoim ruszyło życiu, w twoim świecie, w twojej rzeczywistości, to najpierw ty musisz ruszyć. Zobacz. Ty wyznaczasz tempo swojego życia, szczególnie wezwę wodnika. Ty wyznaczasz ruch i ty wyznaczasz momenty wyciszenia. Tutaj widać, że jest taka idylliczna atmosfera. Może jest skorpionek na wakacjach, może jest gdzieś na urlopie. Może ma czas właśnie taki fajny, relaksacyjny, no to cudownie, jeżeli tak, po prostu idealnie. Natomiast jeżeli
pragniesz ruchu, działania, żeby się coś działo, żeby się coś zmieniło, żeby przyszło coś nowego, żeby ktoś coś jakoś w stosunku do ciebie, no to tutaj jest pokazane, zobacz, zamiast siedzieć i czekać, prawda? Bo to właściwie te wszystkie trzy karty, to jest tak, siedzę i czekam, chociaż karta umiarkowania to już jest tak bardziej alchemiczna energia poszukiwania najlepszego sposobu i możliwości, aczkolwiek to poszukiwanie czasem może być też bardzo leniwe i niewiele nam wychodzi jakby, czy niewiele znajdujemy, ale cały czas mówimy, że my szukamy, my się staramy. Tak. Bardzo często na sesjach indywidualnych słyszę właśnie, że ktoś mi mówi, że pracuje, że się stara, że próbuje. To są właśnie te trzy karty, kochani. A żeby naprawdę coś się zaczęło dziać, żeby naprawdę coś ruszyło w życiu, to trzeba być jak rycerz buław. Trzeba wsiąść na koń i do przodu, prawda? Tak, to jest to, co czuję na początku. To może dotyczyć oczywiście spraw prywatnych, ale to tak samo może dotyczyć u ciebie spraw zawodowych, urzędowych, jakichś załatwień także. Co tylko czujesz, że ciebie tak naprawdę tutaj w twoim życiu dotyczy. Dalej mamy trzy pentakle i mamy królową buław teraz. I pojawia nam się jeszcze arcykapłan na końcu. No dobra. Dobrze, różne rzeczy tu czuję, wiecie, tak przychodzą do mnie falami. Zobaczmy runę w takim razie dla Skorpiona. Runa dla Skorpiona. Okej. O, runa Lagus. No tak, intuicja, instynkt wewnętrzny, ale runa Lagus to też jest, kochani, co? To jest podróż. To jest energia, która mówi, no tu trzeba się ruszyć, tu trzeba zadziałać. Rzeka nigdy się nie zatrzymuje, słuchajcie, strumień nigdy się nie zatrzymuje, on zawsze płynie, zawsze jest w ruchu. I tutaj ja czuję, że to jest taka podpowiedź główna. Nawet jeżeli małymi kroczkami, nawet jeżeli bardzo powoli, nawet jeżeli nie masz tutaj jakiegoś wielkiego pomysłu, co jak, w którą stronę, działaj. Możesz jak działać? Możesz zacząć działać od oczyszczenia swojej przestrzeni, od oczyszczenia swojego domu, biura, samochodu, garażu, gdzie tam czujesz, że to oczyszczenie by się przydało. Co zbędne wywalić, co zbędne odsprzedać, co zbędne, nie wiem, oddać na PCK, na cokolwiek, wszystko jedno, prawda? Po prostu oczyścić. Kolejne oczyszczanie, relacje, związki, znajomi i jakieś tam niekończące się listy znajomych, w cudzysłowie znajomych, no bo oczywiście kompletnie nie masz pojęcia, kto to jest, prawda? Więc znowu, po co, dlaczego to trzymam, czy to mi jest potrzebne? Jeśli dochodzisz do wniosku, nie, wyrzucić. Dlaczego? Nadmiar tego, co jest ci zbędne i kompletnie już niepotrzebne, przez ciebie zatrzymane, kiedy kumulujemy w życiu, wówczas robi się zator energetyczny i zwyczajnie nic nowego przyjść nie może. Dlaczego? No bo skorpionek ma wszystkie dziury w domu, w biurze, w aucie, w garażu, wszystko jedno, na strychu, w piwnicy, pozapychane rzeczami, klamotami, gruchotami, ciuchami, wszystko jedno, czymś, prawda? Sprzątanie, oczyszczanie, kochani. Runa Lagus może ci w tym pomóc. Jeżeli nie masz świadomości, co, jak mam to zrobić, Lagus to jest woda, wy jesteście żywioł wody, narysuj sobie runę Lagus i napisz pod nią na przykład: proszę cię, pomóż mi oczyścić moją przestrzeń, pomóż mi oczyścić moje życie, możesz napisać także, prawda? No i pozwól, żeby ta energia zaczęła dla ciebie działać. Oczywiście noś ze sobą tą karteczkę, może być malutka i cały czas z myślą o tym: Lagus, pomóż mi, proszę. Jest to niesamowita siła, jest to potężna siła, także nie lekceważcie jej, kochani, bo jakby tu lustro przyłożyć, to to jest jedynka.
tylko tu w odbiciu jakby lustrzanym. Czyli to Ciebie prowadzi do nowego początku poprzez właśnie to uporządkowanie tego, co jest obecnie, prawda? No i jakby nie było, patrząc nawet na tarota, 21 to jest karta świat, czyli zamykamy jakąś fazę, żeby otworzyć się na nowo. Oczywiście lagus to jest, słuchajcie, wtajemniczenie, wejście w wyższe poziomy świadomości. I to może być na przykład jakie wtajemniczenie? Takie ziemskie, typu otwieram szafę i mówię, kurczę, ile ja tu mam rzeczy, które już w ogóle kilka lat nie noszone, po co ja to trzymam? A przewietrzę sobie tą szafę. A to sprzedam, to sprzedam, to sprzedam, odzyskam sobie te pieniążki, kupię sobie coś nowego, co mi bardziej będzie się podobało na teraz, to tutaj sprzedam, może coś komuś oddam, coś komuś podaruję, a to już by trzeba może zupełnie wywalić, bo już, no, już się nie nadaje, prawda? Porządki, czuję, że to jest ważne. I to też jest tajemniczenie, dlaczego zapytacie? No bo kochani, stajemy przed tą szafą i niby ona jest przy nas cały czas, ale nie uświadamiamy sobie tego, jak dużo tam jest tych zapchaj dziur, prawda? Tych rzeczy, które nam są zbędne. W momencie, kiedy pozwalasz sobie na tą myśl, a no to jest mi zbędne i to, i to, i to, to jest w moim postrzeganiu wtajemniczenie w takie zwyczajne, codziennie sprawy. I tu oczywiście możesz zrobić to samo w spiżarni, na strychu, w piwnicy, w kuchni może w szafki poprzeglądać, apteczkę poprzeglądać, ile tam leków już przeterminowanych, prawda, żeby z odruchowo nie złapać, za szybko nie zażyć czegoś, co może być potencjalnie już na przykład szkodliwe, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Oczyszczanie, kochani. Czuję, że to jest ważne, bo jak sobie oczyścisz przestrzeń, jak sobie oczyścisz to, co wokół ciebie, to później wszechświat zobaczy, o, skorpionek się tu ruszył z tego miejsca, działa tu pięknie, oczyszcza, a to znaczy, że wszechświat wtedy wstaje i mówi, dobra, skorpionek, idę ci pomóc. Czego potrzebujesz? Jakiej mojej pomocy potrzebujesz? I wtedy tylko wystarczy, że podczas tego oczyszczania będziesz sobie myśleć, co tutaj na to miejsce by się nam przydało, czy mi przydało. To miejsce, które tu robię, prawda? I wszechświat, jak będziesz w to głęboko wierzyć, pomoże ci to zrealizować, bo jesteśmy wyżej wodnika. Oczywiście tu trzeba rycerz buław, trzeba cały czas działać, a nie usiąść potem po sprzątaniu i powiedzieć, dobra, wszechświat, to ja czekam, jak zadzwoni dzwonek, to się ruszę, to ty mi tam pod te drzwi, prawda? Podrzucaj wszystko, na co ja tu czekam, listę mam w głowie, no to wiesz, no to dawaj, teraz ja posiedzę, a ty działasz. Nie, kochani, ty robisz dwa kroki, wszechświat robi jeden. Ty robisz trzy, wszechświat robi jeden. Ty robisz pięć, wszechświat robi jeden. Ty robisz sto, prawda? Wszechświat nadal robi jeden. Ale wiecie, czym się to różni? Za każdym razem ta pomoc wszechświata jest większa i zawsze adekwatna do twojej włożonej energii, do twojego zaangażowania i twojego czasu, który poświęcasz na to, żeby coś zmienić, żeby wprowadzić różnicę, żeby na przykład się podzielić z kimś, kto ma mniej, albo kto w ogóle nie ma, prawda? Dobra, czyli oczyszczanie, czyli u skorpionków oczyszczanie. Na początek pierwszy ważny temat. Mamy do tego giermka kielichów, trójeczka kielichów, czyli zobacz, tutaj jakaś radość będzie z tego właśnie podejścia takiego nowego, bo każdy giermek to jest, obserwuję, uczę się, no i staram się później właśnie powielać te działania. Mamy umiarkowanie i nam się pojawia rycerz kielichów. Mamy giermka buław. Giermek buław. I nam się pojawia po raz drugi, zobaczcie, trójka pentakli. I co nam się tu teraz klaruje, jaki obraz? Tak. Dwa obrazy. Pierwszy, że to oczyszczanie, sprzątanie, tutaj możesz to zaangażować jakichś swoich bliskich, może współlokatorów, rodzinkę, przyjaciół, z kim tam mieszkasz na przykład, czy pracujesz. I widać, że później się cieszycie wszyscy z efektów końcowych, więc jest fantastycznie. Jest tu pokazane też, żeby działać właśnie w grupie, że to będzie przynosiło wyraźne korzyści. I dlatego mówię, że w pracy też, bo to tutaj nam się łączy, prawda, z tymi kwestiami zawodowymi, karierowymi. Druga rzecz, którą tutaj czuję, to ewidentnie jakieś wiadomości miłosne, jakieś flirtowe tutaj
nastroje, atmosfery, jakaś chęć tutaj romansu też, zaproszenie na coś, na kawkę, herbatkę, do kina, przeróżności, czyli jak szukasz, to i znajdziesz towarzystwo, tu widać, nawet większe, widać tu też jakieś imprezy, imprezki, celebracje, radość, świętowanie fantastyczne. Gdzieś tutaj ktoś docenia kogoś, może jakaś współpraca nowa się zaczyna, też fajne tematy, nowe rzeczy przychodzą, nowe propozycje. Jeżeli szukasz sposobu na coś, to ja czuję, że tutaj znajdziesz go, jak jesteś aktywną osobą, tutaj patrzę. Jeżeli oczekujesz właśnie na księcia na białym koniu, no to proszę bardzo, tadam, widać, że to się pojawia, aczkolwiek pamiętaj, żeby mieć realne oczekiwania, bo to jest także człowiek, który ma swoje potrzeby, oczekiwania tak jak ty, więc to tutaj warto się trochę jednak uziemić, prawda, co nam tu pokazują. Tak, jeżeli chodzi o związki, relacje dłuższe, widać, że tutaj będziecie chcieli nad czymś razem popracować. Albo właśnie oczekujecie na coś, żeby się ruszyć, żeby coś razem zrobić. Też tak może być. I to jest właśnie to odkładanie na później. Może warto tu poprosić tą runę Lagus, żeby pomogła wam właśnie ruszyć się i zacząć. Bo jak już się zacznie, wiecie, najtrudniej to się jest do czegoś stawić, prawda? Żeby ten pierwszy krok wykonać. No jak już się wykona ten pierwszy, to potem się robi drugi, trzeci, piąty. Tak jak z tym czytaniem dzisiaj. Nie mogłam się zebrać, ale jak już zaczęłam, to jak widzicie, kontynuuję, prawda? Tak, co tu jeszcze czuję, kochani? Ogólnie w sprawach prywatnych przyjemna atmosfera, powiedziałabym, taka właśnie idylliczna. Jakieś tutaj miłość na pewno, komuś tutaj w brzuszku, jakieś motylki jak najbardziej, czy jakieś skorpiony tu są zakochane. W takim nastroju może też niekoniecznie zakochane, bo to jest podobny nastrój jak taka euforia, jak się cieszymy z czegoś, więc tu będzie jakaś radość z czegoś na pewno. Zobaczmy dalej, czyli to prywatne sprawy, widać, że tu wszystko ładnie idzie, więcej uziemienia by się przydało, to na pewno jest taka podpowiedź, żeby mocniej stać na ziemi w kwestiach właśnie i relacyjnych, i związkowych, i prywatnych. Dalej mamy kartę słoneczka tutaj przy trójce pentakli, czyli widać, że jakaś współpraca pomoże ci zbudować sukces, o może tak powiem, czyli współpraca, do której może ty wyjdziesz, albo ktoś do ciebie tu wyjdzie z tą współpracą, to buduje wam sukces, oboje jesteście zadowoleni, aczkolwiek ten arcykapłan pojawia nam się dwa razy. No właśnie. Możesz mieć tutaj, może to być osoba spod znaku barana, bo on mi się tu naprasza po prostu bardzo niektórymi kartami, natomiast oczywiście byk także, jak najbardziej, jeżeli chodzi o arcykapłana, bo tu mamy, prawda, buławy, to baran też, no strzelec, no ja nie lubię znaków podawać, bo zawsze jak już kończę podawać, to się uświadamiam, że wszystkie prawie są wymienione, ale ten byk tutaj czuję, że może mieć znaczenie duże, albo jakaś osoba, z którą może właśnie ta współpraca, albo to może być też ktoś, kto ci tutaj jakieś zasady, reguły podpowiada, jakie są, czego się trzeba trzymać, prawda? Bo arcykapłan to jest ta surowość jednak, to są te księgi, to są te wszystkie zasady, reguły, to jest ten konkret nasz, to bycie takim solidnym i zdyscyplinowanym, więc widać tutaj, że jest potrzeba większego zdyscyplinowania w tych sprawach, szczególnie zawodowych. Tutaj, co tu mamy? Asa pentakli, zobaczcie, ale pięknie. Nowe możliwości, kochani, się pojawiają, absolutnie. Ale zobaczcie, na końcu mamy pokazane, że ojeju, ojejku, kochane skorpiony, no bardzo się tutaj gdzieś blokujecie, zobaczcie. I to jest wszystko do tej karty. Zobaczcie, jak to pięknie pokazują. Mamy giermka kielichów, tego co na początku. O co chodzi tu, uniwersum, co przekazuje tobie? Zobacz. Pięć kielichów. Płaczesz nad przeszłością, płaczesz nad tym, co się nie udało, zamiast się skupić na tym, co masz teraz i to budować, to rozwijać.
Dużo tu jest lęku, strachu, wątpliwości, co mam zrobić, uda się czy się nie uda. Dopóki nie spróbujesz, to się nie przekonasz, prawda? Zobacz, jest szczęśliwa gwiazda przy tobie, czyli przewodnicy ci pomagają, wszechświat cię wspiera. Zobacz, to jest karta dla mnie wszechświata, wspiera cię, prawda? Te energie kosmiczne cię wspierają. Jedyne, co masz robić, to wierzyć i ufać w siebie, wierzyć, że ci się to uda. A skorpionek robi co? A ja nie wiem, a ja nie wiem, a ja jeszcze pomyślę, a ja się jeszcze zastanowię, ja tu potrzebuję jeszcze czasu, ja sobie tu zawisnę i ja tutaj przemyślę, pomedytuję może nad tym. Tak, no tylko uważaj, żeby faktycznie zimy nie doczekać. Przy tej medytacji, przy tym przyblokowaniu tutaj takim właśnie. Prawda? No. No chyba, że oglądasz to w zimie, no to co by nie doczekać lata znowu, bo tutaj te promienie słońca, tamto żółte z tyłu, to może sugerować, że lato nadchodzi, prawda? Tak, kochani, tak sobie żartujemy, ale tu oczywiście chodzi o to, żeby dbać o to w swoim życiu, żeby ta energia płynęła, tak jak ta rzeka. Ona musi cały czas płynąć, musi być w ruchu, bo energia, która przestaje się ruszać. No zobaczcie na wodę. Co się dzieje z wodą, kiedy gdzieś się zatrzyma? Zaczyna się robić, tak zaczyna kisnąć, grzyby się tam zaczynają jakieś robić, jakieś muły się robią, prawda? Czyli brzydko, czyli no na pewno nie jest to czysta woda. Żeby energia była czysta, to tak jak rzeka. Zobaczcie, które rzeki są najczystsze. Te w górach. Dlaczego? Bo ta woda się o kamienie obija cały czas. Ona cały czas tam zmienia ten kierunek. Więc jest to jedno wielkie co? Oczyszczanie. Zobaczcie, jak ten lagus, prawda? Dlatego oczyszczanie też nie może być jedno. Tutaj trzeba cały czas dbać o to, żeby przestrzeń oczyszczać. Oczywiście mówiłam tu o oczyszczaniu przestrzeni bardzo dużo, ale pamiętajcie, że to samo możemy zrobić z własnym wnętrzem. Tutaj popracować też nad tym. Oczywiście jakby ktoś z Was chciał popracować ze mną, zapraszam, napisz na maila, przyślę Ci oferty i cenniki, zobaczysz jak to wygląda. A my zobaczmy dalej, co tutaj przed nami. Tu nam się pojawia energia, która pokazuje, że będzie praca do wykonania i będzie jej dużo. Masz arcykapłana, będzie się trzeba przyłożyć. Ale sprzyja ci szczęście w tym czasie. Zobacz, mamy good luck i mamy skarabeuszka. Jakaś kobieta ciemnowłosa będzie w tym czasie dla ciebie istotna. Tu położę, bo ja czuję, że to może być w obu obszarach, zarówno w tym prywatnym, jak i właśnie w tym pozaprywatnym, tak sobie tu nazwijmy. Zobaczcie, coś nowego tu się może rozwinąć, może jakaś działalność, może jakiś koncept, jakiś pomysł. No i tu mamy tego asa pentakli. Ale żeby to rozwinąć, to tu trzeba odpowiedzialność pełną za to wziąć, usiąść, poplanować, przemyśleć, zastanowić się, jak to jest, jakie są zasady i wprowadzić to w życie tutaj, prawda? Tutaj dalej mamy pokazane to, co mieliśmy tam w tych dodatkowych kartach. Nie płacz nad rozlanym mlekiem. Jak się coś nie udało, zostaw to. To już nie jest wtedy dla ciebie. No bo się nie udało, odeszło, to znaczy, że nie jest dla ciebie, prawda? Skup się na tym, co tu i teraz. Skup się na tym, co możesz tu i teraz rozwijać. Tutaj widać, że masz jakichś przyjaciół, którzy ciebie wspierają. Może fizycznie, a może metafizycznie, więc fantastycznie. A tu jest pokazane, żeby wrócić do podstaw. No i giermkowie to jest taki powrót do podstaw właśnie. Do przemyślenia jakby ponownego, do spojrzenia na świeżo, albo właśnie do przyjrzenia swojej szafy, co ja mam w tej szafie i czy ja to na pewno chcę dalej w tej szafie trzymać, prawda? Albo właśnie na liście znajomych, albo nie wiem, w lodówce, wiecie, no to co mówiłam. Tak, oczyszczanie jest ważne w przestrzeni. Dobra, zobaczmy dalej. Ktoś mówi, że mówisz do tej osoby poprzez muzykę. Zobacz. I druga wiadomość. Ktoś chciałby cofnąć słowa, bo żałuje słów wypowiedzianych. Tak, i zobaczmy sobie jeszcze jedno. Okej, ale szybciutko. Zamierzenia. Skoncentruj swoją uwagę. Silna wola
to zdumiewająca moc. Oj tak, kochani, gdzie jest silna wola, tam wszystko można, nawet góry przenosić. A gdzie woli nie ma silnej właśnie i chęci działania, tej determinacji, no to choćby jakie były możliwości, nic się z tego nie sklei, nie zbuduje. Więc tu właśnie zależy od nas zawsze. Czy masz tą wolę do tego, żeby to zrobić? Czy masz tą chęć do tego, żeby to zrobić, prawda? Czy jednak... No to lenistwo, tutaj to rozmarzenie, bo tu czuć taką energię takiego rozmarzenia, przeważy, co jest dla ciebie korzystniejsze. Warto się tutaj zastanowić, warto przemyśleć, a my zobaczmy już dalej. Dla skorpionków na trzy możliwości mamy mini, wybierz kartę. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3. Jedyneczka, tutaj mamy, o wow. Odpuść przeszłość, kochani, zobaczcie, o tym tutaj było dużo. Dwa, i to też jest forma oczyszczania. Oczyszczenie się właśnie ze wspomnień, z żalu, z pretensji, z bólu, z cierpienia i przetransformowanie tych energii na siłę, która ci jest teraz potrzebna. I znowu, jeżeli nie potrafisz tego zrobić samodzielnie, zapraszam, ja ci pomogę. Napisz, prześlę ci ofertę, cennik, spotkamy się. Dwójeczka. Tutaj mamy nie, ale to jest takie, kochani, powiem wam, jak czerwone światło na drodze. Zastanów się, czy to, czego tu chcesz, czy to jest na pewno dla ciebie korzystne. I trójka. Tu mamy mało prawdopodobne. Dobrze, tyle, kochani, na dzisiaj. Utulam, życzę nam fajnego tygodnia, dobrego tygodnia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa.